23 lipca wspominamy błogosławionego Jana Huguet Cardona, prezbitera i męczennika. Jan urodził się 28 stycznia 1913 roku na Minorce. Był najstarszym synem Francisco Huguet Villalonga i Eulalii Cardona Triay, rolników o solidnych korzeniach chrześcijańskich. Jan został ochrzczony w kościele parafialnym Santa Eulalia w Alayor. Jego gry z dzieciństwa polegały na naśladowaniu celebracji mszy. Kiedy w wieku 4 lat stracił dziadka, przeniósł się do miasta Alayor, gdzie zaczął być ministrantem. W następnym roku uczęszczał do Instytutu Józefa prowadzonego przez braci szkół chrześcijańskich, co przyczyniło się do jego umocnienia w wierze. W 1922 roku Jan przystąpił do pierwszej komunii świętej, a 2 lata później wstąpił do seminarium diecezjalnego w Menorca. W wieku 16 lat wziął udział w pielgrzymce do Rzymu. W dniu 20 grudnia 1934 roku Jan otrzymał tonsurę. Od tego czasu zawsze nosił sutannę. Po przyjęciu święceń kapłańskich swoją pierwszą mszę odprawił w parafii Ferrerias, dokąd przeniósł się w 1933 roku. 23 lipca 1936, 6 dni po rozpoczęciu wojny domowej w Hiszpanii, aresztowano pastora i skarbnika Ferrerias. W tym samym dniu Don Juan odprawił swoją ostatnią mszę. Wieczorem tego dnia przyniósł do domu Najświętszy Sakrament, aby bronić go przed zniewagami. 3 milicjantów z bronią w ręku weszło do jego domu i kazało mu pójść za nimi do miasta. Gdy tam przybył, kazano mu zdjąć sutannę. Wojskowy gubernator Minorki chwycił krzyż wiszący na ubiorze kapłana i lekceważąco wskazując broń, krzyknął: "Pluj tutaj, albo cię zabiję". Na twarzy księdza Jana odbiło się głębokie zdziwienie. Początkowo odmówił ruchem głowy, a potem podniósł oczy w górę, wyciągnął ramiona na kształt krzyża i zawołał: "Niech żyje Chrystus Król". Natychmiast Marquez strzelił mu 2 razy w twarz. Po 9 wieczorem młody kapłan zmarł w otoczeniu rodziny. Jego szczątki zostały pochowane na cmentarzu w Ferrerias. Jego beatyfikacja odbyła się w Tarragonie w Hiszpanii 13 października 2013 roku w grupie 522 męczenników hiszpańskich. Przewodniczył jej na polecenie papieża Franciszka kardynał Angelo Amato. W specjalnym przesłaniu wideo papież Franciszek powiedział: "Kim są męczennicy? Są chrześcijanami pozyskanymi dla Chrystusa, uczniami, którzy dobrze rozumieli sens umiłowania aż do końca, które doprowadziło Jezusa na krzyż. Nie istnieje miłość na raty, miłość w kawałkach, miłość jest niepodzielna i kiedy się kocha się aż do końca. Na krzyżu Jezus odczuwał ciężar śmierci, ciężar grzechu, ale zawierzył się całkowicie Ojcu i przebaczył. Ledwo wypowiedział słowa, ale oddał życie. Chrystus nas uprzedził w miłości, męczennicy naśladowali Go w miłości aż do końca. Święci ojcowie mówią: naśladujmy męczenników. Zawsze trzeba obumierać, by wyjść z nas samych, z naszego egoizmu, naszego dobrobytu, naszego lenistwa, naszych smutków, byśmy otwarli się na Boga, na innych, a zwłaszcza na najbardziej potrzebujących". Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.